Cierpliwość to wielka cnota, której e, dzisiaj ludziom brakuje. Cierpliwość i wytrwałość wielu, zwłaszcza młodych, chcieliby mieć wszystko i to od zaraz. Pokój Dobro, witam Was bardzo serdecznie. Tak, to jest, to jest chyba domena naszych czasów. Ten pośpiech, to że, że chcielibyśmy mieć wszystko od razu, że nie liczymy się z tym, że wiele spraw wymagają czasu, wymagają trudu, wymagają wysiłku, trzeba wielkiej cierpliwości, wielkiej wytrwałości, a ludzie chcieliby mieć od razu i chcieliby mieć wszystko. A do, na pewne rzeczy trzeba, trzeba poczekać, do pewnych rzeczy trzeba, trzeba po prostu dorosnąć. I o tym jest dzisiejsza bajka. Bajka, naprawdę bajka. <laughs> z takiego zbioru opowiadań, jedno opowiadanie za drugim. W lesie o nazwie Wielki Klon w pobliżu małego strumyka rosło drzewko bardzo smukłe z kilku tylko gałązkami i z jeszcze mniejszą ilością liści. To, że było takie małe, wywołane było wyłącznie jego młodym wiekiem, a nie gatunkiem, do jakiego należało, gdyż chodziło nie mniej, nie więcej, a o brzozę. A tam w lesie było ich tyle i wszystkie wysokie i bogate w liście. Właśnie ta różnica w wysokości złościła ją niepomiernie. Chciała i ona być taka wysoka jak inne, i to natychmiast. Bądź cierpliwa, mówiła jej wielowiekowa brzoza. Zobaczysz, że z biegiem lat i ty będziesz taka jak my. Nie, nie i nie. Dlaczego miałabym czekać? To, co chcę mieć, chcę mieć natychmiast, powtarzało drzewko, drżąc ze złości. A poza tym, co ty wiesz, stara Marudo? Dodawała brzuska, niegrzecznie wybuchając płaczem. Dla niej sprawa wysokości stała się obsesją, i codziennie z dokładnością pedantyczną mierzyła długość własnego cienia w nadziei, że urosła. Niestety zawsze spotykało ją wielkie rozczarowanie, i tak, nie zdając sobie sprawy, zaczęła marzyć o lesie, w którym wszystkie drzewa są tak wysokie jak ona sama. Kto wie, może takie miejsce istnieje naprawdę? powiedziała pewnego dnia starając się pocieszyć i mając głowę przepełnioną tą myślą zaczęła pytać o informacje wszystkich przechodzących tamtędy pytała wody w strumyku która przebyła długą drogę ptaków wędrownych nawet chmury przepływające ale nikt nie umiał dać jej zadowalającej odpowiedzi wreszcie zmęczyła się pytaniem i postanowiła wybrać się w podróż Choćbym miała obejść świat, znajdę taki las. Słowo brzozy daję. Przyrzekła sobie pewnego ranka, wyruszając w drogę. Nie obróciła się za siebie ani razu, ani też nie pożegnała koleżanek. Odeszła i już. Idzie, idzie, idzie. Przeszła przez góry, minęła pagórki, przeprawiła się przez kilka wielkich rzek. Wreszcie znalazła się przed ogromną niziną zabarwioną na żółto. To niezwykłe miejsce, stwierdziła, zaciekawiona, patrząc po raz pierwszy na łany Żyta. Kto wie, czy znajdę kącik wyłącznie dla siebie. Nieśmiało utorowała sobie drogę wśród kłosów, szukając spokojnego miejsca, gdzie by mogła zapuścić korzenie. To jest właśnie miejsce, jakiego szukałam, powiedziała w końcu, widząc, że jest wyższa od nowych koleżanek. A poza tym, pośród tego złotego koloru, jej zielone listki wyróżniały się bardzo i wszyscy na nią spoglądali. Po upływie tygodnia, gdy szczęśliwa obserwowała niebieskie niebo, usłyszała zbliżający się warkot silnika, stanęła na czubkach swych korzeni i spojrzała na koniec pola. Maszyna wysoka i szeroka, krwisto czerwona posuwała się naprzód parskając wśród chmur kurzu. Wpierw brzuska patrzyła na nią zachwyconym wzrokiem. Potem z przerażeniem zauważyła, że w miarę jak maszyna posuwała się naprzód, pole żyta znikało. Aż dotąd drzewko nigdy nie widziało kombajnu, ale zrozumiało do czego służy. Ścinał żyto, by dać ziarno. Jeżeli nie zatrzyma się, może skosić również i mnie, pomyślała. I zaczęła krzyczeć, by wieśniak ją usłyszał. Ale hałas był tak wielki, że mężczyzna nie usłyszał jej. A maszyna posuwała się naprzód. To nie jest miejsce odpowiednie dla brzozy, wyszeptała, i zaczęła uciekać jak tylko mogła najszybciej. Biegła długo. Gdy zatrzymała się, by odpocząć, pole za jej plecami znikło a przed nią pojawiły się kolorowe dachy jakiegoś miasta. Ponieważ już tu dotarłam, zwiedzę stolicę. Powiedziała właśnie stolicę, gdyż to słowo usłyszała kiedyś poprzedniego lata od przylatującego Bociana. Na szczęście było już ciemno, gdy weszła na główną ulicę i nikt nie zauważył brzozy wędrującej chodnikiem. Idzie, idzie, aż wreszcie dotarła do placu o różnokolorowych światłach. Wydaje się, że mamy gwiazdkę, stwierdziła, podziwiając zapalanie i gaśnięcie neonów. Chętnie bym tu zamieszkała. Powiedziawszy to, usadowiła się u stóp pomnika jakiegoś wojaka pośród różnokolorowego klombu. Usnęła zaledwie, gdy zbudził ją nagle hałas motocykla. Był już świt. Co się dzieje? krzyknęła, podskakując ze strachu. Czy w ten sposób budzi się bliźniego? spytała rozgniewana. Oczywiście nie znała zwyczajów miejskich, gdy w ciągu pół godziny plac opanowały różnego rodzaju zmotoryzowane pojazdy. Auta, motocykle, tramwaje, autobusy różnych kolorów i wielkości zajęły asfaltową powierzchnię, a przez kląb zaczęli przechodzić źle wychowani piesi. W kilka minut hałas i spaliny osiągnęły poziom przewyższający wszelkie dopuszczalne granice. I tak było przez cały dzień, dopóki słońce nie zaczęło zachodzić za ostatnimi domami. Na to tylko czekała biedna brzoza i, nie namyślając się długo, pozostawiła stolicę mieszkańcom i rozpoczęła wędrówkę. Po miesiącach, Latach, przemierzając doliny i pagórki, góry i niziny, dotarła do miejsca, w którym ziemia ustępowała miejsca morzu. Jest większe od strumyka, przy którym wyrosłam, zawołała zdumiona, widząc tyle wody. Może to, czego szukam, znajduje się na opuszczonej wyspie, rozmyślała zamyślona. A więc przepłynę ocean. Zaczekała, aż jakiś statek przypłynie w pobliżu i uczepiła się stępki. Dalej, na otwarte morze, płynęła bardzo długo, przepłynęła wszystkie oceany ziemi, ale nie znalazła wyspy, jakiej szukała. W końcu trochę rozczarowana, ale przede wszystkim znudzona całą tą wodą, skorzystała z postoju w jednym z portów, podziękowała statkowi i znów zaczęła wędrować lądem. Wędruje, wędruje, przeszła przez niziny, pagórki, góry, aż dotarła do lasu pełnego brzus. Wszystkie były tak samo wysokie jak ona sama, co więcej, niektóre były nawet mniejsze od niej. O, co za piękne miejsce powiedziała, instalując się nad brzegiem strumyka wreszcie znalazłam las odpowiedni dla mnie. Szczęśliwa zapuściła korzenie w miękkiej ziemi. Cześć. Witaj po powrocie. Pozdrowiła ją woda ze strumyka płynąc cicho. Jak to po powrocie? spytała zdumiona. Gdzie się znajduję? W tym samym miejscu, z którego wyszłaś? Odpowiedziała jej bardzo stara brzoza. Niemożliwe. Tam gdzie rosłam początkowo, moje sąsiadki wszystkie były wyższe ode mnie, gdy tymczasem teraz no właśnie. Teraz wszystkie jesteśmy równe. Ale czy wiesz ile lat minęło od tamtego okresu? spytała z uśmiechem koleżanka. Nie wiem. Wędrowałam tak długo, że minęło dwadzieścia lat. W tym czasie ty urosłaś. Oto dlaczego wszystkie mamy taką samą wysokość. Och, co za głupta z ze mnie. Mogłam była posłuchać twoich rad, powiedziała rozpoznając dawną koleżankę. Gdybyś wiedziała, ile razy ryzykowałam życiem, dodała czerwieniąc się jak pomidor. Stara koleżanka tymczasem patrzyła się na nią, uśmiechając się. Wreszcie również brzoza wędrowniczka uśmiechnęła się, a wiatr poruszał jej majestatyczną koronę. Tyle dzisiejsza bajka, tyle dzisiejsze słowo na dobranoc o brzozie wędrowniczce. Eee... Napiszcie jakieś komentarze, napiszcie swoje refleksje, może swoje doświadczenia. Oczywiście są osoby, które wyruszają w podróż, by poznawać nowe kontynenty, by poznawać świat, ale są osoby, które wyruszają w drogę tylko dlatego, że są niezadowolone z miejsca, w którym są. Nawet takie powsta powstało powiedzenie, u nas, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. A ostatecznie okazuje się, że tam, gdzie jesteśmy, to jest nasze miejsce. A z drugiej strony, no właśnie, trzeba czasu, aż pewne rzeczy w naszym życiu się zmienią, aż dojrzejemy, zrozumiemy wiele spraw, aż staniemy się dorośli i mądrzy. Wszystko wymaga czasu. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Pokój dobro.